Cześć kochani, dawno nie robiliśmy takiego podróżniczego vloga. Zapraszam was na niesamowity zachód słońca na Wrzosowiskach Cedyńskich. Słuchajcie, wiało dzisiaj cały dzień jak nad morzem i tak sobie myślę, kurczę, jak dzisiaj nie zapłonie, to nie wiem. I zobaczcie, jaki jest zachód słońca. Piękne foty dzisiaj wyszły, naprawdę. Zapraszam do dzisiejszego odcinka, chodźcie. Słuchajcie, jesteśmy przy parkingu i tam jest wejście na Wrzosowiska Cedyńskie. Znalazłem to przez przypadek, bo szukałem miejsca, gdzie możemy się udać z Berlina, bo jestem właśnie w Berlinie, za parę dni jadę do Monachium. Dużo się dzieje generalnie, dlatego nie było ostatnio dużo odcinków. Może za chwilę o tym troszkę opowiem, natomiast teraz jest godzina 17:50, o 20:00 mamy zachód słońca. A pogoda jest taka, że może się coś uda zrobić. Chodźcie. Wiedzieliście, że to Wrzosowisko leży na Karpatach Cedyńskich? Ja nawet nie wiedziałem, że takie góry istnieją. Niemniej jednak są bardzo, bardzo ciekawe, bo całe to Wrzosowisko, ja tu już w ogóle byłem, całe to Wrzosowisko, wyobraźcie sobie, jest takie właśnie górzyste, pagórkowate, coś w tym guście, bo górami tego w sumie nie można nazwać, ale ma bardzo piękną charakterystykę. Zresztą zobaczcie sami, tak to ogólnie wygląda. Tu prowadzi ścieżka, tu jest też taki problem, że nie można się poruszać poza wyznaczonymi ścieżkami, przynajmniej tak mi się coś obiło o oczy. Ścieżka, jak widzicie, jest taka piaszczysta. No ma to swój urok tutaj, nie powiem, naprawdę ma. Ja zaparkowałem na takim małym parkingu, który jest zaraz tutaj za rogiem i on jest bardzo blisko drogi, także teraz jak będziemy szli, to tą drogę dość mocno słychać i to trochę niszczy na początku urok tego miejsca. Natomiast zobaczcie tu. Na dzień dobry już idzie się wzdłuż Wrzosów. Ładnie to wygląda. Ta ścieżka jest taka, zobaczcie. To trzeba pod gałęzią przejść. Ścieżka prowadzi pod takimi gałęziami. I tak jak mówię, droga odrobinę przeszkadza. Natomiast sam szlak jest dość urokliwy. Przy czym pamiętam, jak szedłem tu po raz pierwszy, bo ja tu dzisiaj już idę drugi raz. Chciałem się po prostu przejść tak dla siebie. Tu się zastanawiałem, dlaczego nie możemy iść bardziej tam. Nie? Tu mamy te Wrzosy, idziemy tak trochę z boku, bardzo blisko drogi. Już chciałem hejtować ten park za poprowadzenie tego szlaku w ten sposób. Natomiast zaraz wam coś pokażę, bo wystarczy zrobić 300 metrów i wchodzi się na taką przepiękną część tego szlaku. Także dajcie mi chwilę, zaraz tam będziemy. Po drodze są takie jakby znaczniki szlaku, także nie da się naprawdę pomylić, ale nie poddawajcie się, bo dzisiaj widziałem tutaj taką parę, która doszła dokładnie do tego miejsca i się poddali i zawrócili, bo tu jest taki moment, gdzie macie wrażenie, że to, co mieliście już zobaczyć, to już się zobaczyli, nie? Bo idzie się taką troszkę, ona jest taka gęstsza, ta ścieżka. Tu idzie się w dół, zaraz potem do góry i człowiek myśli, aha, czyli te Wrzosowiska były tam, nie? Także nie dajcie się zwieść, po prostu idźcie. Jak poczytacie coś w ogóle na temat tego Wrzosowiska, to będzie tam informacja, że jest tutaj punkt widokowy, więc kierujcie się właśnie do tego punktu widokowego, nie będziecie żałować. Chodźcie dalej. No, dwa zakręty, raz do góry, raz w dół i wychodzicie z lasu jakby. I teraz tak, tam już widać ten punkt widokowy. Tu
Tu jest nawet taki nawet znak, nie? Tyle w marszu, tam i tam na szczycie. I aż do tego miejsca, jak wyszedłem po raz pierwszy, to miałem takie myśli, bo ja tu w ogóle przyjechałem, nie? Nic tu nie ma, brzydko. Wchodzę tutaj, tak się zaczynam rozglądać i mówię, hej, hej, spokojnie. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, nie? Dajmy temu szansę. Więc zostańcie ze mną aż do zachodu, bo dzisiaj chciałbym zrobić kilka zdjęć, detali. Tu jest między innymi taki, zobaczcie, coś, co już od razu przykuło moją uwagę. Popatrzcie tu. Tu macie taki krajobraz, nie? Jak się pochylić w dół, zobaczcie, jak tu jest gra kolorów. Niesamowite, nie? I to jest coś, co przykuło moją uwagę, bo jeśli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja odwiedziłem kilka wrzosowisk w Polsce. I w ogóle przyznam się wam, że jest taki plan na ten rok, żeby znowu kilka odwiedzić. Mam pracę do początku września, chyba trzeciego, ostatnią sesję mam taką zaplanowaną. Potem mam parę dni wolnego, znowu coś tam jest w Berlinie. Później jest generalnie trochę spokoju i myślę, żeby się gdzieś wcisnąć z tym tematem, bo wrzosowiska krzyczą do mnie, krzyczą, ze słowem. Szeptają do mnie jakimś spokojem. Takim jak teraz nastał, jak auto pojechało. Ale kolejny się zbliża, więc chodźmy może dalej. Porozmawiamy sobie za chwilkę. Chodźcie. Stoję sobie blisko wydmy i powiem wam, że widok w tym kierunku jest niesamowity. Macie takie żółte trawy i one sobie tak takimi pagórkami właśnie lecą w kierunku takiego samotnego drzewa w środku. I gdyby teraz słońce zagrało, to by był tu ładny kadr. Zresztą o takim kadrze myślałem. Zresztą bardzo ładne miejsce też w ogóle do fotografowania. Nie trzeba iść tam na samą górę, można się tutaj zatrzymać i czy w lewo patrzycie, czy w prawo, bo tu jest taka ogromna. To wygląda jak drzewko bonsai, tylko ogromne po prostu, zobaczcie. O to mi chodzi, nie? Przepięknie to wygląda po prostu, tylko światła mi dajcie. Takiego, które by to oświetliło, zagrało z tym niebem. Tam jest jeszcze raz, widzicie? To samotne drzewo, które można by było z tego krajobrazu wyciągnąć. No i dalej idąc w prawo macie przepiękne takie krajobrazowe ciasto kolorów. Zobaczcie, jak urokliwie jest zrobiona ta ścieżka. Nie wiem, czy to ich naturalnie tak wychodzi, ale piaseczek w środku, dookoła te wrzosy, mchy, tutaj odrobina lasu, tu się zakręca. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Ta końcówka jest intensywna, a tak szczytowy, drodzy państwo. Oczywiście się śmieję, bo to jest parę metrów, ale jak słyszycie, oddech mi odbiera. Zastanawiam się, co się dzieje, bo ćwiczę dużo, ale dzisiaj jest jakiś taki dzień na nie. Może to jest związane z tym, że wczoraj brałem ultra zimny prysznic. Może. Ale spoko. Jeszcze trochę i Ararat na tym wrzosowisku zostanie zdobyty. Wow. Oby tylko się słońce wydostało spod tych mur. Oby to zaświeciło fajnie. Do punktu widokowego.
takie oznaczenia szlaku lubimy, nie? Powiem wam, że ta końcówka potrafi człowieka rozgrzać. Ale jest niedziela, dość ładnie, a ja tu jestem chyba sam. Co jest ciekawe, powiem wam, bo miejsce jest generalnie bardzo ładne. Bardzo, bardzo. Trochę dziwne, ale ciężko mi opisać dlaczego. Jakbyście tu byli i też by się wam dziwne wydało, to dajcie znać. A tymczasem zbliżamy się do miejsca, w którym sobie poczekamy na zachód słońca. W tej altance. Chodźcie. Powiem wam, że to miejsce to jest dość dobry punkt widokowy. Jest taka altanka zrobiona. Z niej mamy bardzo fajny widok na te diunki. I wrzosy tutaj, bo byłem parę dni temu na wrzosowisku. Czekajcie, dajcie mi się zastanowić. Przemkowski Park koło Trzebienia. O, wychodzi słońce. Właśnie chciałem powiedzieć, że tego nam dzisiaj brakuje. Fajnego słoneczka, które by nam oświetlało te diuny. Byłem na wrzosowisku koło Trzebienia i tam po prostu te wrzosy już są piękne, tylko akurat jechałem do Berlina i nie miałem po prostu czasu ani głowy, żeby się zająć tym odcinkiem, ale tak naprawdę chyba potrzebowałem sobie uregulować wiele myśli, żeby wrócić do cyklicznego tworzenia dla was odcinków. Myślę, że teraz już się to będzie działo. Trzymajcie za mnie kciuki. Miałem dużo takich jakby problemów tutaj siedzących, co dalej i tak dalej, ale to może kiedyś na inny odcinek, jak to się wszystko dobrze unormuje, bo nie chcę obiecywać, wiecie, nie wiadomo czego. Na razie jesteśmy w pięknym punkcie widokowym. Mam po prostu dwa dni, zanim lecimy do Monachium. Dużo się po prostu u mnie dzieje, dlatego po prostu odcinki nie powstawały, ale dużo się też działo tu u mnie jakby w głowie, nie? Może muszę po prostu stare rzeczy wysprzątać, tam po prostu sobie przestrzeń w umyśle i zająć się tym, co lubię robić najbardziej. Słuchajcie, przygotujmy się do fotografowania, bo jest tu parę kadrów, które chciałbym dzisiaj złapać. Zapraszam. W horyzoncie jest dość duża warstwa chmur i zastanawiam się, czy ona nam nie będzie przeszkadzać w fotografowaniu, ale na wszelki wypadek się przygotuję, bo to mogą być dzisiaj naprawdę takie momenty, w których wychodzi fajne światło i dziękuję, nie? Liczę też, z racji, że bardzo mocno wieje, że będzie fajny zachód, czy fajny efekt po zachodzie, bo zwykle się dzieje tak, że jeśli wam mocno wieje, to potrafi to niebo spłonąć po zachodzie. Trzymajcie za to kciuki, żeby się dzisiaj właśnie takie coś wydarzyło, nie? Ale widzicie po koszuli, nie? Że wieje po prostu tak, jest wietrznie, nie? Fajny punkt widokowy, bardzo ciekawe miejsce. Kurczę, powiem wam, że mam fajny kadr. Tylko czekam na odrobinę światła, bo ono się teraz skryło pod taką warstwą chmur, która go mocno zmiękcza. Fajnie to tu wygląda. Przefajne miejsce do zdjęć, powiem wam. Jest końcówka sierpnia. 25 dokładnie sierpnia. Za chwilę wrzesień. Tu te wrzosy nie są takie okazałe jeszcze, bo one pewnie będą za tydzień, dwa, niż na wrzosobisku koło Trzebienia, bo jak ja jeżdżę do Berlina, to mam takie fajne miejsce, w którym się zatrzymuję i pamiętam, spacerowałem ostatnio i mówię, kurczę, no jakie te wrzosy już są ładne. Także stąd był pomysł, żeby tutaj przyjechać akurat, bo mam dwa dni wolnego w Berlinie i stwierdziłem, nie chcę w mieście betonu zostawać. Chciałbym się przejechać właśnie do takiego miejsca, bo bardzo mi tego brakowało. Brakowało mi też tworzenia odcinków dla was, wyobraźcie sobie. Ale o tym może za chwilę, albo może kiedyś. Natomiast teraz mam przygotowany fajny kadr. Dostałem się tutaj wydeptaną ścieżką, bo ta kopuła szczytowa ma tu dużo miejsc takich, gdzie ludzie sobie po prostu już je wydeptali. Pewnie przychodzą tutaj, nie wiem, poglądać zachody słońca właśnie. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Tam widzę w ogóle samochód jeździł. Nie wiem, czy to park, czy ktoś nielegalnie, nieważne.
W każdym razie tu te takie fajna charakterystyka terenu. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, czekamy na światło. Jak się światło pojawi, to w tym momencie pokazuję wam zdjęcie. Zapraszam. Który przed chwilą widzieliście, to było dosłownie chwilka światła, bo w tym momencie jest taka długa piska znowu na słońcu i obawiam się, że całe chmury jakby idą w kierunku słońca, więc zachód może być kiepskawy, ale zaraz znowu nam może wyskoczyć odrobina słoneczka, a taka właśnie była na tamtym zdjęciu i dzięki temu ono w ogóle jest, bo wcześniejsze kadry były fajne, one były takie, wiecie, też ładne, też fajne, tylko że brakowało w nich tego czegoś takiego, które daje nam fajne, piękne światło, które jest w okolicach złotej godziny. Jest godzina 19:20, o 20:10, czyli za niespełna godzinkę, jest zachód słońca. Tutaj powinien być w okolicach tej 20:10, bo tam, gdzie zachodzi, no jest płasko po prostu jak całe Niemcy. Natomiast tam jest ładne, że w ogóle martwię się jedną rzeczą. Pięknie to tu wygląda. Ale światło mieliśmy tylko tam, gdzie patrzył kadr, nie? A całe to tutaj, może przy schodzie będzie widoczne, nie? Słabo oświetlony temat. Jakby tu rano kiedyś mgły były. Słuchajcie, tak by było. Polujmy na kolejny kadr. Zaraz przy ścieżce. Zobaczcie, jakie piękne światło się teraz pojawiło. I zobaczcie, jak pięknie się tu kładzie na tym wzniesieniu, po którym się wchodzi do góry. I tak sobie od razu wymarzyłem, jak tu wchodziłem, bo był też taki moment, bo większość dnia generalnie była taka lekko zachmurzona, nie? Jako było słonecznie, ale nie do końca, nie? I jak przebiło się to światło przez chmury, jak wychodziłem do góry, to patrząc na to wzgórze mówię, tu będzie piękny kadr. Kurczę, dawno nie fotografowałem krajobrazu, powiem wam, i czuję się zardzewiały. Tak naprawdę mówi coś do mnie w kadrze, ja to próbuję uchwycić, nie wiem, czy to mam, jest takie, no ewidentnie wyszedłem z wprawy, nie? Dawno nie ćwiczyłem za dużo takiej innej pracy, muszę po prostu się wyciszyć, nie jest źle, zaraz was zaproszę do tego zdjęcia, może nie będzie o wrzosach, ale będzie o pięknym świetle na wrzosowisku, zapraszam serdecznie. Zachód się kończy powoli, słońce już dotyka horyzontu. Ładnie się wyswobodziło na koniec, ono tak prominentnie zaświeciło, ale tu jest trudny temat, jeśli chodzi o fotografowanie zachodu słońca. Chmurki są piękne, ale światło nie penetruje aż tak przyjemnie po prostu tych dolnych części. No ale w sumie jakby się człowiek nad tym zastanowił, no to było to trochę do przewidzenia. Natomiast po prostu wziąłem aparat. Zacząłem sobie chodzić z lewej strony do prawej strony i tak pomyślałem, może coś wymyślę. To jest moja rada też dla was, słuchajcie, jak dawno nie fotografowaliście, to nie oczekujcie wyniku. Jest taki jak teraz, zachód piękny, zachód słońca, po prostu idźcie fotografować. Co wyjdzie, to wyjdzie. To jest mało ważne, ponieważ trzeba się znowu rozgrzać. Trzeba znowu wejść w ten tryb kreowania, albo inaczej, widzenia. Patrzenia i widzenia, nie? Bo ja patrzę dzisiaj cały dzień i mówię, kurde, no jakie to jest piękne miejsce, a nic do mnie tak nie przemawia. A jest ta taka pamięć mięśniowa, która mi podpowiada, że ej, kiedyś to byśmy tu fajne kadry wymyślili, a teraz mi to idzie tak po prostu trudno.
Także nie wiem, jaki ten kadr ostatni będzie, ale fajnie rozszczepione słoneczko, tak jak dzieci malują, nie? Myślę, że pozytywny taki wydźwięk tego wrzosowiska. Fajnie. Jak wiało dzisiaj cały dzień, to tak się zastanawiałem, kurczę, żeby tylko był fajny zachód słońca. Może jeszcze coś wymyślę, ale już jestem zadowolony generalnie. Zapraszam do kolejnego zdjęcia tego odcinka. Słuchajcie, biegałem przed chwilą z aparatem jak dziki po prostu, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystko zapłonęło. Teraz już zostało tylko w okolicach zachodu słońca, ale przed chwilą przy tym kadrze pierwszym, który robiliśmy, z tą taką piękną dolinką i wzniesieniem, na którym rosną drzewa, też było naprawdę ładne. Potem biegliśmy tam do tego drzewa i słuchajcie, no nie spodziewałem się takiego końca tego dnia. Chociaż trzymałem za niego kciuki, bo wiało dzisiaj cały dzień, jak wam mówiłem na wstępie. Wiało tak mocno, jak nad morzem potrafi. I jeśli są chmury, to taki wiatr może zwiastować taki zachód słońca. Wschód też może być ładny, bo tam się ma rozwijać warstwa, ale ja muszę za chwilę jechać na kolejne zlecenie i sobie po prostu odpocznę. Jak się uda, to przyjść rano, to się uda. Natomiast słuchajcie, mam już tyle zdjęć, że jestem bardzo zadowolony z tego miejsca. Cieszę się, że go odwiedziłem i na pewno tu wpadnę jeszcze kiedyś, nie? Ale jest tyle ciekawych miejsc do odwiedzenia, że wybaczcie mi, jeśli się tak nie uda. Natomiast teraz zaproszę was do zdjęcia z tego miejsca. Tutaj jest taka wydeptana ścieżka. O, ciach, ciach, bum. I tu zaraz was zabiorę do miejsca, z którego robiłem to zdjęcie. Nie zabierałem was wcześniej, bo mówię, a przejdę się z aparatem, może coś z tego będzie. I tutaj, popatrzcie, tu jest sobie ścieżka, tu macie wrzosy na pierwszym planie, no i tam zachodzi nam słoneczko, nie? A tutaj, tu mamy okolice pierwszego kadru, nie? No i tak się akurat wtedy zdarzyło, były piękne chmury i one się tak powolutku budowały nad tym właśnie wzniesieniem. I myślę sobie, a wezmę aparat, bo tak jak mówiłem wam przed chwilą, czuję się taki zardzewiały, jeśli chodzi o kompozycję zdjęć, nie? Nie widzę, znaczy widzę tego, ale widzę to, co chcę sfotografować, ale wyszedłem z wprawy i nie było tej biegłości dzisiaj, nie? Że po prostu widzę kadr, mówię, aha, to z tym chcę zestawić i będzie, nie? I to nie jest, to nie chodzi o to, że robię super zdjęcia, czy nie, tylko chodzi o to, że takie zdjęcia, które mi pasują, nie? Ja sobie wypracowałem pewną formę patrzenia na świat. Tą formę chcę w zdjęciach pokazywać. No i dzisiaj widziałem, co chcę, ale uskutecznienie tego za pomocą sprzętu, który mam, przychodziło mi z trudem. Zapraszam do pierwszej panoramki, a będzie jeszcze jedna. Nie uciekajcie nigdzie. Zapraszam. Poszedłem dalej tą ścieżką, bo mówię, kurczę, ale się dzieje, po prostu dzieje się. Dobrze, że mnie wtedy nie słyszeliście, bo by było znowu takie moje, wiecie, standardowe krzyczenie. No i teraz popatrzcie, co się dzieje tam za mną, nie? Tutaj. Pięknie, piękne niebo i ono się rozdarło aż do tego drzewa tutaj. No tu. Teraz tak, podszedłem sobie jeszcze troszeczkę tą ścieżką tu. No i gdzieś tu, w tych okolicach. Tu jeszcze jest pozostałość tej chmury, którą zaraz zobaczycie w akcji, ta, o tym mówię, nie? I ona się nam fajnie komponowała właśnie z tym drzewem tutaj. Tylko było to wszystko jeszcze przy naprawdę mocnym i pięknym zachodzie słońca. Jak widzicie po mnie, jeszcze widać efekt, jakby jeszcze się... mamy już 10 minut po zachodzie słońca, dobrze mówię? Tak, 10 minut temu był, jest 20:20.
A przez to, że niebo nam luminuje kolorem, to jeszcze scena potrafi wyłapywać tą ciepłą barwę. I zaraz wam pokażę to, ale po prostu tak się cieszę, bo dawno nie fotografowałem krajobrazu. Miałem znowu te swoje, wiecie, wątpliwości, czy to robić dalej, czy nie. Za dużo po prostu może przebodźcowany byłem i zapomniałem po prostu, jak fajne jest tworzenie tych odcinków dla was. To jedna rzecz. A u podstawy tego wszystkiego w ogóle leży to, że ja uwielbiam fotografować krajobraz. I nawet jak jestem zmęczony fotografią w studio, czy fotografią reportażową i sportu, to powinienem sobie zaplanować takie dni jak dzisiaj, żeby się zresetować. Ja wtedy dużo lepiej funkcjonuję, dużo lepiej radzę sobie ze stresem i dużo lepiej po prostu się mi żyje. Także słuchajcie, teraz się z wami pożegnam, bo spokojnie skończymy ten odcinek tu i teraz. Ale zanim w ogóle przyjdziemy do zdjęcia, to ważna sprawa. O patronach to w ogóle podziękuję zaraz. Mam jeszcze taką jedną rzecz po prostu, którą jeśli ktoś będzie chciał wspierać mój kanał, to będę mógł coś fajnego uruchomić. Natomiast słuchajcie, dzięki, że jesteście w ogóle wszyscy. Dzięki, że was mam i dzięki, że... Bo to tworzenie tego, wiecie, to jest cały proces. I mi chyba ten proces w głowie jest po prostu potrzebny. Bo inaczej u mnie dochodzi do takiego na zasadzie, to po co żyć w ogóle, nie? Ale nie dramatyzujmy, nie? To nie o to chodzi, że tam, nie wiem, chciałbym dać sobie spokój, nie? Tylko chodzi o to, żeby poza tą warstwą pracy, obowiązków, żeby jeszcze coś mieć, co sprawia, że się uśmiechamy. A dla mnie właśnie to jest fotografia krajobrazu. I uśmiecham się dzięki temu wieczorowi, chociaż przyjechałem tutaj, chciałem zrezygnować. Mówię, nie, źle się czuję. Jak po raz pierwszy wychodziłem do góry, to mówię, Boże, jaki ja jestem słaby, źle się czuję. Jakby mnie coś trzymało po prostu i nie chciało puścić. To było bardzo dziwne. Nie? I mówię, chyba jestem chory, chyba po prostu coś się dzieje. Nie? Nieważne. Gdyby nie to, że po prostu stwierdziłem, dobra, okej, informacje, jakie mi daje organizm, to jedna sprawa, druga, po prostu chcę wziąć aparat i zrobić dla was ten odcinek. I dzięki temu powstały te wszystkie zdjęcia aż do teraz. I to. Zapraszam serdecznie do ostatniego zdjęcia tego odcinka. Zapraszam. Słuchajcie, absolutne dzięki dla wszystkich patronów, którzy wspierają ten kanał. To już wszystko na dzisiaj, dlatego zaczynam od podziękowań dla patronów, bo jesteście wielcy po prostu. Dawno nic do was nie wysyłałem, miałem w ogóle spotkanie z ludźmi z Patronite'a. Pomagają mi ogarnąć mój profil, żebym ja był w stanie się bardziej z wami komunikować. Miałem takie szkolenie po prostu robione pod kątem tego, taka analiza, kim są moi patroni. To mi bardzo otworzyło oczy i chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję, że wspieracie mnie, bo mnie wspieracie, nie? Bo to tak naprawdę chyba o to chodzi, nie? Bo ja od dawna nie wysłałem wam tych grantów, a mimo wszystko są ludzie, którzy dalej mnie wspierają, wierzą, że to będę robił i ja się naprawdę postaram to robić. U podstawy tego wszystkiego leży to, że ja to potrzebuję robić. To jest takie dziwne, nie? Potrzebuję to robić, bo mnie to leczy. I chciałbym, żeby to też leczyło was, dlatego będę się starał tak przyrządzać ten content, żeby on był relaksacyjny, żeby on was uczył. Będą te odcinki takie inaczej. Jeśli ktoś chciałby się nauczyć fotografii, to będziemy tworzyć też taki content, który was podszkoli w tej fotografii. Jeśli chodzi o kurs taki stricte od A do Z, to ja kiedyś do niego siądę, wiecie? Tylko ja muszę trochę życiowo stanąć na nogi. Jak ja będę miał przestrzeń do tego, żeby siąść do takiego kursu i zrobić od A do Z, taki, że po prostu ktoś, kto, przepraszam, zaczął fotografować,
i chciałby sobie unormować wiedzę, podszkolić się, niejako wziął po prostu raz aparat do ręki, stwierdził, o fajne to jest, chciałbym zainwestować swój czas, żeby się wyszkolić, no to taki stworzymy kurs, który od początku do końca, czy do takiego półzaawansowanego etapu was doprowadzi. Także to w przyszłości, a teraz mamy za parę dni wrzesień. U mnie się ma troszkę uspokoić, więc będę miał więcej czasu, żeby tworzyć dla was te odcinki. Mam nadzieję, że się uda jeszcze wrzesowiska, może w tym roku fajnie by było zrobić znowu objazd, tak jak kiedyś. Jeśli nie oglądaliście tych odcinków o wrzosach, to zapraszam was. Zobaczcie, jak to kiedyś wyglądało na tym kanale. Porównajcie to z tym, co się dzieje teraz. Na pewno jestem starszy i na pewno jestem bardziej zmęczony niż kiedyś. Jakoś bardziej dotyka mnie to zmęczenie i to się stało w przeciągu ostatniego półrocza. Zdaje się, że ja po prostu jak się nie wyśpię, to jest dramat. A kiedyś mogłem po prostu nie spać, tak? Naprawdę nie spać, nie? I to się skończyło już bezpowrotnie. I w sumie mnie to nawet cieszy, bo ja zaczynam po prostu przeorganizowywać sobie życie na dobre. A wcześniej po prostu nie musiałem, więc żyłem jak żyłem. Ale kocham fotografować i naprawdę lubię robić dla was ten content. Także słuchajcie, jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich patronów. To jest w ogóle... No, nie wiem, czy wy nie jesteście w tym momencie... Bo się ostatnio rozważałem, czy nie zamknąć tego kanału, czy nie zacząć po angielsku robić po prostu... Wiecie, że miałem taką próbę i... Tylko ja nigdy po angielsku bym nie był w stanie się wypowiadać tak, jak się wypowiadam po polsku. Nie, żebym się jakoś dobrze wypowiadał. Tylko chodzi o to, że... Wiecie, jak to jest, nie? Ja jestem Polakiem. Od dziecka mówię po polsku. Dość dobrze, myślę, mówię po angielsku. Ale to nie jest mój język emocji, nie? Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest mój język. I nasz. Druga sprawa jest taka, no po prostu mówisz, kurczę, no tyle czasu poświęciłem, robiłem to z wami i są ludzie, właśnie patroni są, którzy wspierają tą całą inicjatywę i takim co powiedzieć, no to pa, nie? Dlatego mówię, że to wy jako grupa byliście ludźmi, którzy mocno wpłynęli na tą decyzję, co ja dalej. 2% kończy mi się bateria, to i nawet dobrze. Słuchajcie, nie będę rozwijał tych myśli, bo jak ja zaczynam rozwijać myśli, to można zwątpić moje umiejętności wypowiedzi, więc bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie do końca. Napiszcie proszę w komentarzu, które ze zdjęć podobało się wam najbardziej. Bardzo, bardzo jestem zainteresowany. Ja testuję nowe oprogramowania do edycji zdjęć. Szkolę się w ogóle znowu w obróbce zdjęć. Wróciłem mocno do Lightrooma, rozważam też coś nowego. Capture One'a zostawiam trochę do projektów stricte związanych ze studiem, ale mocno inwestuję swój czas znowu w fotografię. Zrobiłem małe zmiany sprzętowe, będzie odcinek teraz chyba następny może, bo będę miał, jak wrócę z Monachium, to mam jeden dzień czy dwa dni wolnego do takiej sesji. Potem dopiero mogę wracać w domu, także w domu będę za 10 dni. I tam może na Berlinie bym wyskoczył i pokazał wam, jak fotografować architekturę. Także jeśli takie coś by was interesowało, to wyczekujcie takiego odcinka. 1% baterii, także muszę się zatkać, bo mi to zniknie całe. Także słuchajcie, bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie do końca. Życzę wam zdrowia i dobrego światła. Hej!